RL Exchange, szeroki wybór przedmiotów do Rocket League oraz wiele metod płatności, w tym Blik oraz PaySafeCard. Z kodem EDEK 3% zniżki. Link w opisie. Witam was serdecznie w kolejnym odcinku z Rocket League. Dzisiaj jest z nami Adi. Witam serdecznie. Przetestujemy sobie nowo dodany tryb na Halloween i zobaczymy sobie, jakie tutaj dodali przedmioty. Ja już sobie tutaj zaspoilerowałem. Ogólnie to nie wiem z jakiego względu. A dobra, myszką da się obracać ten samochód, ale nie da się gałką na padzie. Także tutaj już jakiś cheat code znalazłem. Ogólnie to tutaj jest takie malowanie do Octane'a. Ono mi się akurat za bardzo nie podoba. Tych kół też raczej nie będę używał. Ale to malowanie, jeżeli ktoś gra mercem, to moim zdaniem jest całkiem ciekawe. Koła kolejno znowu niezbyt ciekawe, tutaj takie malowanie to też niezbyt ciekawe, no koła średnie. Malowanie w tym stylu może przy fajniejszych kolorach być fajne, zresztą je odbiorę, bo czemu by nie. Zaraz sobie je zobaczę na samochodzie. Taki topper na auto, raczej nikt tego nie będzie używał. I tutaj chyba najciekawszy przedmiot, zobaczcie to, na Dominusa. No tutaj postać Billy'ego, jak widzimy, nie wiem, moim zdaniem bardzo fajne malowanie. Mogłoby być równie dobrze w sklepie tam za ileś kredytów. Naprawdę spoko, aż mam ochotę zagrać dzisiaj do Minusem. Chyba zresztą zagram. No i co najistotniejsze, darmowe skrzynki, każdy może odebrać 5 skrzynek. Oczywiście można je albo otworzyć, albo na przykład wymienić się z kimś za chociażby kredyty. Jakby ktoś szukał miejsca, gdzie się może wymienić, to zapraszam na nasz serwer Rakietetka, który jest w opisie. No i dobra, ja sobie wziąłem to auto, jak widzicie, mega fajnie wygląda, nie wiem, przynajmniej mi się podoba. I lecimy przetestować ten nowy tryb na Halloween, Spooky Cube. No i dobra, jest ten, no nie wierzę, że gościu ma nick prawie Bilbo Baggins. Jak widzimy, kolory na tej mapie są... Ogólnie mapa mi się podoba, jeżeli chodzi o to przyciemnienie. Mamy tutaj chyba piłkę, to jest chyba zwykła kostka, tylko z... Fire nas załatwia. Dobra, wracając, zwykła kostka ze skinem dyni. Kaszel palacza. Nie ma szans. Jejku, nie pal tyle. Totalnie mnie taki kaszel, ale wracając, to mapa mi się ogólnie podoba, ale nie podobają mi się te kolory drużyn, że jedna jest tak jakby zielona, a druga różowa. No nie, to by można wiesz, było zmienić. Ale... Nasz teammate przewidział i ma nickname Edek nie broni. I faktycznie nie obroni. Co nie broni? Ej, takiego czegoś jeszcze nie widziałem. Ej, to jest najlepszy easter egg w tym odcinku chyba. Albo w ogóle w historii odcinków. Ej, co się stało? Ale dobrze, że to zauważyłeś. Dobra, zryduję tą piłkę. Ale dopiero za chwilę, w sensie piłkę. Nie wiem, czy to można nazwać piłką. Piłka w momencie, jak jest kwadratowa, to dalej piłka? To nie jest piłka, tylko dynia, od tego zacznijmy. No ale się ten, nie rozkrzacza, a dynia by się na przykład rozwaliła, to więc... To jest twarda dynia. Okej, dobra, masz rację. To gramy dynia, a nie piłką dzisiaj. I mnie Edson ukarał za to, że nie broni. Ale za to strzela! No nie strzelił! Dobra, patrz na tą bombę. Jeżeli Edek broni nie strzela, to jeszcze nie broni. No. Ej, ale podoba mi się autentycznie to malowanie na Dominusa. Nie przypominał sobie, kiedy był jakiś event, że jakiś przedmiot był faktycznie fajny do używania. Dobra, czekam na was. Zriduję to. Riduj. Niestety nie pomógł nam przeciwniczka. Fajne jest też to, że w sumie na tych casualach teraz mamy praktycznie najwyższe MMR, jakie się ma mieć na początku sezonu. Więc... To nie jest początek sezonu. No wiem, ale mało kto... Wbija cokolwiek na tym, na casualach, ale chodzi mi o to, że przynajmniej jest jakikolwiek poziom na tych casualach, jeżeli wchodzą takie tryby. No nie, no ta piłka, ta dynia się tak odbija tragicznie. Nie no, bo ta dynia zazwyczaj zwalnia, jak się odbija, to łatwo ją przeczytać. Widzisz, że zwolniła? No to jest chyba losowe. Nie no. No patrz, czy to było zwolnienie? To było rozwolnienie, no, to co najwyżej. Podłoże. Ojej, już fejkował nas nasz. Dobra, Adi, ja czuję, że to będzie brama. Zbedemował mnie. No, nie mogę. I nikt nie trafi. Nas to wybił jeszcze, do boku strzelił. Idę po jębąsa. Poczekaj. O, się odbiło, o, dobra. Idealnie. Nie, musimy to wygrać, ja nie dopuszczę do tego, żeby przegrać w tryb, gdzie gramy dynią. Z takim teammate'em. Edson nie broni? To już musimy totalnie wygrać, przecież mnie disuje i mi się to nie podoba trochę faktycznie. To jest takie śmieszne. Oj. Jednak broni. Dobra, ja lecę, a to riduję. Dobra, jednak żartowałem. Nie, mate mnie bumpuje. To za debil. Jaki nie, agresywny. Edek nie broni. No, Edson nie broni. Kiedyś, że mnie zbumpował do free piłki, to jeszcze... Nie wiesz, że akurat ta kostka się odbiła naturalnie. O, widzę, że masz auto pod kolor drużyny. A nie, to nasz ziomek ma auto pod kolor drużyny. O kurde. Pomyliłem cię z nim.
Okej, to chyba nie wychodzi. Co jest? Ej, co się stało? Widziałeś to? Nie wiem. Grania ogarnęła chyba, że kostka jest i się fizyka zepsuła. Dobra, dawaj bombę. No nie, taki bounce. Bounce czy bamba? Rzadko aż tak zwalnia. Dobra, lecę. Nie. Ale dobra, jednak nie lecę. Widziałem to milion razy. Okej, okay. Dobra, double tap. Dobra, o, żartuję, wątpię. Żartuję. Do prawej? Nie, nie. Okej, okay, mam to. Dobra, on to ma jednak. Nie, no musimy zagrać jeszcze jeden mecz, bo musimy wygrać na tym trybie. Niewiarygodne, że przegraliśmy na jakimś trybie casualowym. I to jeszcze tak sromotnie, czekaj, zaraz wracamy. Zaraz wracamy do programu. Okej, okay, jadę. Dobra, teraz musimy wygrać. Dobra, Adi pełen tryhard. Komsy, no i nie mogę, ta piłka poskakuje, dynia walona. Nacieraj, nacieraj. Mamy nieskończoność boosta, nieskończoność nacierania. O, naciera. O! O! Jest! Tak. Top corner! Pięknie. Dobra, to teraz autobus, żeby nie stracić bramki i wygrać. Pełna defensywa. Okay. What the hell? Ej, w ogóle dajcie to znać, bo w sumie są skrzynki, a dawno nie było openingu, czy tam walki na skrzynki. Czy chcielibyście coś takiego zobaczyć na kanale, bo w sumie można by zrobić. I też w sumie dajcie znać, czy wolicie w razie czego opening, czy wojnę na skrzynki. Dobra. Robię side. Chciałbym wiedzieć, jak na ta piłka ma właściwości, bo na pewno jest lżejsza, na pewno mate bumpuje i przez to strzelają. Zaczęły się na siebie, a my chcemy, żebyśmy długo nagrywali ten film. A to mate był. Proszę cię, ja bym strzelił, ale to był mate. O kurde. Ale wkurzające. Dobra, spokojnie, damy radę, Adi. Dlaczego też mate wygra w naszą bramkę? No jest gigachadem. Dlaczego biorę przez te dziwne kolory mi się myli, w której drużynie jestem? Przez to, że są same lasowe kolory drużyn. No też mi się myli. I to, bo tak podświadomie zawsze zapamiętuję tylko, czy jestem pomarańczowy. Zwłaszcza, że w ustawieniach przecież możesz ustawić, że nigdy no. Nie zawsze masz normalne, a tutaj nie jest normalne. No zbyt kurde, zapomnieli chyba, że takie ustawienie istnieje, jak stworzyli ten tryb. Dawaj. Okej. Okay. Kopnięty trochę. Przybiję go. I teraz podanie do Nica. Nic to dobrze skliruje. I wyszedł. Jeszcze wyszedł. Dobra, bo tym będzie łatwiej. Może być łatwiej, zobaczmy to jeszcze raz. Jak sobie teammatek świetnie poradził. No nie mogę, jak on był sobie. Mamy w teamie już bandita, a jednak Rydelo, który się nie ruszał. Bota chyba. No, zobaczymy, no nie, że Rydelo jest super zawodnikiem. Nie, no nie możemy przegrać dwóch meczów z rzędu na czymś takim. O, znowu jest bot. Dawaj, mocno. Pre-jumpuje cię. Dawaj, nie, Adi. O kurde, myślałem, że mnie bumpisz. Nigdy, proszę cię, oj, cię bumpnąć. Wiesz, jakby blisko było? Lewo? Okej. Czekaj, dubluję. Wątpię. O, jesteś wątpiący. Tak, moje leciało jeszcze i kiedyś tylko trzy. Wątpiących? O kurde, jak bounce. Jaki bounce, proszę. Dobra, Oliwierku, dawaj. Dawaj, ruchy, ruchy. O kurde, ale się odbiło. No, rzadko się jest taki bounce. No, za nie ruszę. Proszę. Oj. No nie, dunkował to. Dobra. Proszę, tak, Adrianik, pięknie. Wreszcie. Jedna sekunda wcześniej by były same dwójki. Nie mogę. Taki, taki nie do... No nie, no boli to. Tak blisko. A to wcześniej były dwójki na tym modzie? Co? Może dwójki by były. Nie, no mówię, że same dwójki, że było dwa, na czasie timer było dwa i bramki drugie też dwa. O takie same dwójki mi chodziło. O takie dwójki ci chodzi. Tak, no. Dawaj, Olivier. Świetnie! Przynajmniej uderzył. Nie da się ukryć. I teraz niedobrany strzał, aj, jednak. Kurde, ale dziwne. Tutaj przebitka. O, precyzja! No, ale to dobrze zrobili. Nie, i prawy double, Adi, niestety nie zridowałeś. Dobra, podjadę go. Wow, ale w clearnął. Dobra. O? Nie mam jednak. Co jest? Fejkuję do ciebie. A niestety obronili. Lecę. Przewidział przyszłość i przeszłość. No, przeszłość przewidział między innymi. Dawaj, Adi, musisz.
chill. Teraz znowu mnie kopnął ten pajac. Nie, zaraz mu tak wywalę gonga. Dawaj. Dobra, jest remis, musimy to wygrać. Okej, okay. To Domina? Olivier? Zero second, this is Rocket League? Dawaj, Adi, pierzam po... Nie zdążyłem. Jeszcze mi flipo z tą stronę. Ty patrz, w ogóle teraz jak ktoś wiedzie na casuale i wiedzie ktoś inny, to każdy jest wypisany w ogóle. No to śmiesznie jest, kurwa. Jaka długa lista. Nie! Nie, on tu tankuje mnie! Prawie kolejny samobój byłby teammatecika. Nie mogę, co tu się dzieje? Dobra, ja to zriduję. Dobra. Muszę zaprzestać tym działaniom. Czemu ja traktuję... Ja wierzę, że to się odbija jak normalna piłka. Cały czas mam tą wiarę. No, w sumie to się od miarę normalnie odbija. No. Tak, tylko że raz bardziej w lewo, raz w prawo. O! Nie, nice, myślę, że on broni już ten Olivier. I w ogóle jak ta piłka wpadała do bramki, to się chyba na chwilę zamieniła w zwykły kwadrat. Dobra, tak czy inaczej, jak widzicie, nie daliśmy szans przeciwnikom. Olivier nas wykierował. No i co, to by było tyle, ten tryb tak, no, chyba średnio najeża. Natomiast przedmioty bardzo fajne. To malowanie mi się najbardziej podoba ze wszystkich. Wiadomo, że dynie zawsze są spoko, będzie można zrobić jakiś opening. Nie wiem, czy tego bym nie zobaczył, jak z innymi kolorami wygląda. Zaraz zerknę. O nie, niestety zawsze tutaj dodatkowym kolorem jest tak jakby czarny. Moim zdaniem ładniejszy byłby ten decal, jakby ten dodatkowy kolor mógł być inny, ale dobra, mniejsza z tym. Mniejsza z tym, ja już dziękuję tutaj za oglądanie i dziękuję też Adiemu za wsparcie w odcinku. Pozdrawiam Loczka. No, pozdrawiamy Loczka, sub, like i elo, elo.